Dziś chciałbym, abyśmy nauczyli się bardzo przydatnego rodzaju mowy łączonej, jaką jest elizja. Pozwoli ona na lepsze zrozumienie rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz na urealnienie naszej własnej mowy w tym języku. Elizja ma miejsce, kiedy znika pewien dźwięk. Jest on pochłaniany przez podobnie brzmiący lub silniejszy inny dźwięk. Pierwszy przykład. Bez zastosowania zjawiska elizji. Old man. Old man. Na skutek elizji dźwięk D stał się niemy. Old man. Old man. He doesn't want to move out of home. He's an old man. He doesn't want to move out of home. He's an old man. Kolejny przykład. What color? What color? W wyniku elizji dźwięk T stał się niemy. What color? What color? What color do you prefer? What color do you prefer? Kolejny przykład. Before asking. Before asking. I te same słowa po wystąpieniu zjawiska elizji. Before asking. Before asking. Please check answers before asking your questions. Please check answers before asking your questions. Następny przykład. Good time. Good time. W następstwie elizji dźwięk D staje się niemy. Good time. Good time. Don't you forget about us. Have a good time. Don't you forget about us. Have a good time. I kolejny przykład. Go away. Go away. Tutaj następuje elizja dźwięku A. Go away. Go away. I don't want it. Go away. I don't want it. Go away. Kolejny przykład. Next, please. Next, please. W tym przykładzie dźwięk T staje się niemy. Next, please. Next, please. I said quickly. Next, please. I said quickly. Next, please. Kolejny przykład. Mine and yours. Mine and yours. W wyniku elizji dźwięk D staje się niemy. My and yours. My and yours. It's not only mine. It's my and yours. It's not only mine. It's my and yours. Kolejny przykład. Try again. Try again. W tym przypadku dźwięk A staje się niemy. Try again. Try again. If you failed, just try again. If you failed, just try again. I następny przykład. Wouldn't he come? Wouldn't he come? W tym przypadku następuje elizja dźwięku H i staje się on niemy. Wouldn't he come? Wouldn't he come? She asked him, wouldn't he come?
She asked him, wouldn't he come? Jeśli podobał się Wam film, kliknijcie przycisk kciuki subskrybuj. Dzięki za uwagę.